Dzisiaj relacja z jedynej takiej polskiej konferencji akustycznej. Jej unikatowość polega na tym, że organizowana jest przez studentów i dla studentów. Mowa będzie o ogólnopolskiej studenckiej konferencji akustycznej, w skrócie OSKA, czyli Mała OSA. A OSA to największa normalna polska konferencja akustyczna. Trzydniowe wydarzenie na przełomie marca i kwietnia to już czwarta edycja. Pierwsze dwie były zorganizowane przez Studenckie Koło Akustyków Poznańskiego UAM-u. Ostatnie dwie organizowane były przez Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej na krakowskim AGH, dalej przy współudziale Koła z UAM-u. Formuła konferencji pozwala śmielej wyrażać swoje poglądy i ułatwia nawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi. Właśnie jedna z wcześniejszych edycji zainspirowała mnie do zorganizowania swojego wydarzenia. Niestety nie udało zorganizować się odpowiednio dużej sali, aby umożliwić udział wolnym słuchaczom. Sam gorąco kibicowałem temu pomysłowi. Może w przyszłym roku się uda? Frekwencja dopisała. Zgłoszono 41 tematów, w związku z czym komitet musiał wybierać, które prezentacje zostaną wygłoszone podczas wydarzenia. Pozostałe zostały przesunięte do sesji plakatowych. Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele z większości polskich ośrodków związanych z akustyką. Naturalnie najsilniejsza grupa była z krakowskiego AGH, ale byli też prelegenci z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie. Tematy prezentacji stanowiły przekrój przez praktycznie całą akustykę. Od tematów takich jak, cytuję, badanie procesu wytwarzania monowarstw Pickeringa przy pomocy technik ultradźwiękowych, czy wpływ materiałów dźwiękoaktywujących na hipertermię ultradźwiękową, po moje ulubione, akustyka bąbelków, czy detekcja mowy patologicznej spowodowanej spożyciem alkoholu. Dobre, co? Prezentacje i plakaty mogły wziąć udział w konkursach na najlepszy referat. Informacje o zwycięzcach znajdziecie w opisie filmu. Co dla studentów ważne, udział w konferencji był naprawdę tani. Dla prelegentów było to 50 zł. Jest to przynajmniej 10 razy mniej niż udział studenta w normalnej konferencji. Było to możliwe dzięki licznemu udziałowi sponsorów, czyli firm Isover, Ecofon, Svantec, Fermacell, Nautilus, Rigips i Tikurilla. Mieli oni swoje prezentacje podczas obrad, stoiska wystawowe, a Nautilus nawet przywiózł sprzęt do posłuchania. Wszystko to i tak byłoby na nic, gdyby nie patronat medialny najlepszego, według mnie, kanału o akustyce na YouTube, który właśnie oglądacie i możecie subskrybować. Przydatne linki znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.